Nauki przyrodnicze, tak jak fizyka, biologia czy chemia, opisują otaczający nas świat i wiemy, że jak próbujemy opisywać świat metodami naukowymi, to prędzej czy później, a nawet bardzo często, mamy do czynienia z liczbami. I liczby, jakie pojawiają się w naukach przyrodniczych, są zarówno bardzo duże, pojawiają się bardzo duże liczby. No na przykład, jak chcemy obliczyć, ile jest komórek w naszym ciele, albo ile jest komórek bakteryjnych, które nasze ciała zamieszkują. Podobno jest ich nawet więcej niż komórek naszego własnego ciała. Albo ile jest atomów we wszechświecie, albo na przykład jaka jest masa Ziemi wyrażona w kilogramach. To są wszystko bardzo duże liczby. A z drugiej strony mamy również bardzo małe liczby. Jak na przykład pytamy, jaka jest masa elektronu wyrażona w kilogramach, albo jaki jest rozmiar komórki wyrażony w metrach czy centymetrach. Wtedy te liczby są bardzo małe. No i musimy sobie w naukach przyrodniczych jakoś radzić z zapisywaniem tych liczb, z wykonywaniem na nich operacji arytmetycznych. No i tutaj właśnie o tym teraz opowiem. Zacznę może od jakiegoś przykładu. Weźmy sobie taką liczbę, która bardzo często się pojawia, zwłaszcza w chemii. Jest to bardzo duża liczba, pewna stała, która się nazywa liczba Avogadra. Niektórzy nie odmieniają tego nazwiska, mówią liczba Avogadro. No, co to jest liczba Avogadra? To jest taka liczba, którą teraz napiszę. Ta liczba jest mniej więcej równa tyle. 6, 0, 2, 2 i teraz mamy 20 zer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. To jest właśnie ta liczba. No, jak ktoś jest ciekawy, to mogę powiedzieć, że to jest liczba, która mówi, ile jest cząsteczek w jednym molu danej substancji. Na przykład, ile jest atomów węgla w 12 gramach węgla. W 12 gramach, dokładnie rzecz biorąc, izotopu C12. Jak mamy 12 gramów takiego czystego izotopu C12 węgla, no to w tej próbce jest tyle atomów tego węgla. No jest to bardzo duża liczba. No widać, że taki zapis, który tutaj mamy, jest bardzo niewygodny. No bo gdybym pisał teraz jakąś publikację naukową i w tej mojej publikacji pojawiałyby się takie liczby, no to po pierwsze byłoby to trudne w ogóle do ogarnięcia, żeby to napisać. Byłoby to mało czytelne. Poza tym bardzo łatwo właśnie tutaj o błąd. Łatwo napisać jedno zero za dużo czy za mało. Poza tym, żeby to przeczytać, to trzeba po prostu liczyć te zera, ile ich tu jest. No tu jest ich akurat 20, bo to wiem, no, ale gdybym taką liczbę dostał, to musiałbym po prostu tutaj żmudnie te wszystkie zera liczyć. Więc wynaleziono pewien lepszy sposób zapisywania takich liczb. No i o tym właśnie teraz opowiem. Ten lepszy sposób to jest coś, co się nazywa notacja naukowa. Notacja naukowa, która się stosuje w naukach przyrodniczych i nie tylko, również w inżynierowie. No w bardzo wielu sytuacjach ona się pojawia i też na przykład w kalkulatorach, o czym też tutaj później wspomnę. No ale żeby przejść do tego, co to jest anotacja naukowa, to zacznijmy od takich bardzo podstawowych rzeczy. Ile to jest 10 do potęgi zerowej? 10 do potęgi zerowej, no to wiemy, że to jest 1 po prostu. Ile to jest 10 do pierwszej? 10 do pierwszej to jest 10. No ile to jest 10 do drugiej? 10 do drugiej to jest 10 razy 10, czyli to jest 100. Ile to jest 10 do trzeciej? 10 do trzeciej to jest 10 razy 10 razy 10, czyli to jest 1000. No, jaka tutaj reguła się pojawia? Widzimy, że na przykład ta liczba ma 0 zer. Tak, tutaj mamy 0 zer. Tutaj mamy 1 zero. Czyli dokładnie tyle, ile tutaj wynosi ten wykładnik. Czyli tutaj mamy 1 zero. Tutaj wykładnik jest 2 i w tej liczbie mamy 2 zera. Tutaj mamy 3 zera. Tak jak ten wykładnik. No więc gdybym na przykład teraz chciał zapisać w takiej postaci liczbę 10 do potęgi setnej, to nie trudno zgadnąć, jak ta liczba by wyglądała. Musiałbym napisać jedynkę i ile tutaj bym musiał napisać zer? No musiałbym napisać 100 zer. Nie będę tego robił, bo szkoda mi czasu. Tutaj musiałbym napisać 100 zer. Tak swoją drogą, to ta liczba nawet ma swoją nazwę. Ta liczba 10 do setnej
Nazywa się Google. Google. I ta nazwa Google ma coś wspólnego z nazwą bardzo popularnej wyszukiwarki internetowej. Nazwa Google jest dużo starsza od nazwy tej wyszukiwarki. I no jest to taka nazwa, która kiedyś była używana na określenie jakiejś bardzo dużej liczby, konkretnie 10 do setnej. A swoją drogą to jest bardzo duża liczba, naprawdę bardzo duża. Na przykład ona jest dużo większa niż szacowana liczba atomów we wszechświecie, w obserwowalnym wszechświecie. Szacuje się, że liczba atomów w obserwowanym wszechświecie jest rzędu 10 do potęgi 80. Widzimy, że Google to jest jeszcze 10 do 20 razy więcej niż ta liczba. Niż liczba atomów w obserwowalnym wszechświecie. No dobrze, ale to jest dygresja. Wracając teraz do naszego zapisu naukowego, no to umiemy zapisać liczby, które są potęgami 10 w taki zwarty sposób. Na przykład Google, który normalnie zająłby tu ileś linijek, gdybym te wszystkie zera napisał, zapiszemy w postaci 10 do setnej. No teraz chciałbym takie liczby, które nie są potęgami 10, też w taki zwarty sposób zapisywać. No to popatrzmy na tę naszą liczbę Avogadra. Ile ona ma cyfr? Powiedziałem, że tych zer to jest 20. No więc mamy 20 zer i tutaj jeszcze 4 cyfry, czyli ona ma razem 24 cyfry. Gdybym teraz chciał zapisać liczbę potęgę 10, która również ma 24 cyfry, to jaka by to była liczba? No to by była liczba 10 do potęgi 23. Bo to jest wtedy jedynka i tutaj ile tych zer? No tyle, ile jest wykładnik potęgi, czyli tutaj byśmy mieli 23 zera. 23 zera. No więc ta liczba jest bardzo podobna do tej liczby, przynajmniej ma tyle samo cyfr. No dobrze, gdybym napisał 6 razy 10 do 23, czyli pomnożył tę liczbę przez 6, to co bym dostał? Dostałbym po prostu tutaj liczbę, która miała szóstkę na początku. 6 razy 1 to jest 6, no a te zera by się pomnożyły przez 6, no ale to by nadal zostały zera, czyli bym miał tutaj znowu szóstkę i 23 zera. No to ta liczba już jest bardzo podobna do tej mojej liczby Avogadra. Tutaj mamy szóstkę i 23 później 0, a tutaj mamy szóstkę i 23 cyfry, tylko że one nie są samymi zerami. Tutaj jeszcze mam te cyfry, te dwie dwójki na trzecim i czwartym miejscu. No to jak można by to poprawić, żeby dostać właśnie taką liczbę? Przez co pomnożyć 10 do 23, żeby dostać liczbę Avogadra, która jest równa tyle? No trzeba ją pomnożyć przez 6,022. Wtedy nie zmieni się to, co tutaj jest na początku. Pierwsza cyfra się nie zmieni, dlatego że tak jak była mnożona przez szóstkę, tak będzie mnożona przez szóstkę. Te cyfry pomnożą to, co jest tam dalej. Te cyfry znajdą się tutaj dalej za szóstką, czyli będę miał 6, 0, 2, 2. No i dalej już będą te zera, których tam będzie tyle, ile trzeba. Tak czy inaczej, ta liczba będzie miała 24 cyfry, tak jak miała ta liczba. Więc widzimy, że udało mi się zapisać liczbę Avogadra w bardzo zwarty sposób. Że to jest 6,022 razy 10 do 23. Czyli to jest moja liczba Avogadra. Zapisana w taki sposób bardzo zwarty i przyjemny. No dobrze, to zróbmy sobie więcej przykładów, żeby lepiej przećwiczyć sobie tę naukową notację i lepiej przyswoić sobie, na czym ona polega. Powiedzmy, że chcę taką liczbę zapisać w postaci naukowej, zwaną też czasem postacią wykładniczą. Weźmy sobie liczbę 7345. No dobrze. Jaka jest największa potęga 10, która jest mniejsza od tej liczby? 7345. Jak wezmę 1000, czyli 10 do trzeciej, to jest to właśnie największa potęga 10, która jest nie większa od tej liczby, bo gdybym wziął 10 do czwartej, to było 10 tysięcy, to już by było więcej niż ta liczba. No więc teraz, żeby zapisać ją w postaci wykładniczej, to napiszę tak, że to jest 7 tysięcy. A to, co dalej, potraktuję jako części tysiąca, czyli 7 przecinek. 3, no to są dziesiąte części tysiąca, bo to jest 300. Czwórka to jest 40, czyli to są setne części tysiąca. A piątka to są tysięczne części tysiąca. Znaczy, że to jest 7,345 razy
10 do trzeciej. No i widać, mam nadzieję, że to jest ta sama liczba. Mogę to na przykład pod kreskę tutaj pomnożyć i zobaczyć, że tak jest. Czyli obliczę sobie, ile to jest 7,345 razy 10 do trzeciej, czyli razy 1000. No to będzie tak. Jak mnożę przez te zera, to nie daje żadnego wkładu, czyli muszę pomnożyć przez jedynkę, ale zacząć podpisywać tutaj tę piątkę pod jedynką. No i dalej będę miał czwórkę, trójkę i siódemkę. Tutaj muszę dopisać te zera, żeby się zgadzały cyfry w kolumnach. No i teraz muszę jeszcze przesunąć przecinek o 3 miejsca w lewo w tym wyniku, dlatego że tutaj mieliśmy przecinek 3 miejsca od lewej strony, a tutaj nie było w ogóle części dziesiętnych. Czyli raz, dwa, trzy, przecinek wyląduje w tym miejscu. No więc rzeczywiście dostaję tę liczbę, od której tutaj zacząłem. Czyli rzeczywiście to jest dokładnie to samo, co to. Więc udało mi się zapisać tę liczbę w postaci takiej naukowej. No weźmy jakiś taki przykład z pozoru trywialny. Na przykład jak zapisać szóstkę. Jak szóstkę zapisać w postaci takiej, że to jest jakaś liczba razy 10 do którejś potęgi. No w zasadzie to już jest najprostszy zapis szóstki, jaki można sobie wyobrazić. I tutaj akurat w tym wypadku to jest tylko pewna komplikacja, no ale żeby ćwiczyć, no to przećwiczmy to. Należałoby to zapisać jako 6 razy 10 do jakiej potęgi, żeby się zgadzało? No trzeba do potęgi zerowej. Bo wtedy 10 do zerowej to jest to samo co 1. 6 razy 1 to jest 6. Czyli szóstka zapisana w takiej postaci to jest 6 razy 10 do zerowej. No tak jak mówiłem, akurat w tym wypadku to jest tylko komplikowanie sobie życia, a nie upraszczanie. No ale dlatego, żeby mieć pełnię obrazu, jak to się robi, no to zapisałem również taką liczbę jednocyfrową w tej postaci. No i teraz chciałbym taką uwagę zrobić, że czasami ten zapis wygląda trochę inaczej. Na przykład jak weźmiemy sobie kalkulator i na kalkulatorze na przykład obliczymy jakąś bardzo dużą liczbę, na przykład nie wiem, weźmy sobie 50 silnia. To jest ogromna liczba. No i wynik mamy w takiej postaci, że jest 3 przecinek i tutaj jakieś rozwinięcie dziesiętne, a potem mamy coś, taki dziwny symbol E plus 64. No 50 silnia to znaczy 1 razy 2 razy 3 i tak dalej, aż do 50. Iloczyn kolejnych liczb naturalnych od 1 do 50. Dlatego to jest ogromna liczba i ona się tutaj nie mieści na wyświetlaczu. Dlatego kalkulator zapisuje, podaje ten wynik w takiej dziwnej postaci. Właśnie podaje w postaci takiej naukowej, takiej, o której ja tutaj mówię. Tylko trzeba rozumieć dobrze, co znaczy ten zapis. Ten zapis znaczy, że mamy 3,041 i tak dalej, co może ja sobie zaokrąglę do na przykład 3,041. Tych kolejnych cyfr już nie będę przepisywał. Razy. A co znaczy to E plus 64? To jest nic innego jak 10 do potęgi 64. Właśnie w kalkulatorach taki wynik często jest zapisywany w postaci, że jest 3,041. Tutaj mamy E plus 64. Czasami kalkulatory podają zamiast małej literki E, podają dużą literkę E tutaj. E plus 64. Czasami będzie minus. Minus będzie oznaczał ujemny wykładnik i do ujemnych wykładników za chwilę dojdę. Chciałbym jednak zwrócić swoją uwagę na to, że właśnie, że czasami mówi się o takim zapisie, że to jest zapis naukowy, a ten się nazywa wykładniczym. Tak czy inaczej to wszystko są różne formy tego samego tak naprawdę. I trzeba rozumieć, że to wszystko jest tak naprawdę to samo, że to jest ta liczba razy 10 do tego wykładnika, który znajduje się za literką E. No dobrze, mówiłem o ujemnych wykładnikach, no to teraz przejdźmy do liczb znowu bardzo małych. Do tej pory mówiłem tylko o bardzo dużych liczbach, a teraz weźmy sobie jakąś bardzo małą liczbę. Weźmy na przykład liczbę 0,1,2,3,4,5,7. Taką liczbę spróbujmy zapisać w postaci naukowej. No to już częściowo powiedziałem, o co chodzi. Trzeba będzie dojść do ujemnych wykładników, więc zacznijmy teraz od 10 do zerowej, która jak wiemy jest 1 i idźmy w stronę ujemnych wykładników, czyli ile to 10 do minus pierwszej. 10 do minus pierwszej to jest 1 dziesiąta, czyli to jest 0,1. 10 do minus drugiej to jest 1 przez 10 do drugiej, czyli to jest 0,01, 1 setna. Zróbmy sobie jeszcze 10 do minus trzeciej. 10 do minus trzeciej to jest 1 przez 10 do trzeciej, czyli to jest 1 przez 1000, 1 tysięczna, co w postaci ułamka dziesiętnego wygląda tak, że mamy jedynkę na trzecim miejscu po przecinku. No właśnie,
Czyli jak wykładnik jest minus 3, to znaczy, że jedynka pojawia się na trzecim miejscu po przecinku. Tak? Jak wykładnik jest minus 2, to jedynka pojawia się na drugim miejscu po przecinku. Jak wykładnik jest minus 1, to jedynka się pojawia na pierwszym miejscu po przecinku. No więc jak zapisać tę liczbę, od której tutaj zacząłem? Weźmy sobie liczbę, która będzie potęgą 10, ale będzie miała jedynkę na szóstym miejscu po przecinku. To będzie 10 do minus której? No zgodnie z tą regułą, którą tutaj zauważyłem, to będzie 10 do minus 6. 10 do minus 6 to będzie 0,00000 i na szóstym miejscu będzie jedynka. No dobrze, teraz jeżeli tę liczbę ja pomnożę przez 7, to co dostanę? 7 razy 1 to będzie 7, no i tutaj te zera też muszę pomnożyć. Przecinek muszę przesunąć o 6 miejsc w lewo, czyli znajdzie się tutaj. Czyli dostaję dokładnie tę liczbę, od której zacząłem. Tutaj było mnożenie. Czyli widać, że ta moja liczba to jest po prostu 7 razy 10 do potęgi minus 6. To jest sposób na zapisanie tej liczby w taki sposób bardzo, w takiej postaci bardzo zwartej. Dobrze, zróbmy jakiś inny przykład. Co by było, gdybyśmy tutaj nie mieli 7, tylko jeszcze jakieś, nie mielibyśmy tylko jednej cyfry, tylko gdyby tutaj były jeszcze jakieś inne cyfry. Na przykład weźmy sobie taką liczbę 0,000516. Jak taką liczbę zapisać w postaci takiej naukowej? No, musimy popatrzeć, na którym miejscu po przecinku pojawia się pierwsza niezerowa cyfra. No to liczmy. 1, 2, 3, 4, 5. Na piątym. Czyli muszę wziąć 10 do minus 5. 10 do minus 5 to jest to samo co 0,00001. Tu będzie jedynka. No to przez co muszę ją pomnożyć, żeby to się zgadzało? No muszę pomnożyć przez 5,116. Jak wykonam to mnożenie, to łatwo widać, że dostanę z powrotem tę liczbę, dlatego że 10 do minus 5 to jest to samo, 10 do minus 5 to jest to samo co 0, raz, 2, 3, 4 i jedynka na piątym miejscu. Więc jak tę liczbę pomnożę przez 5,16, to piątka znajdzie się w tym miejscu, a te kolejne liczby, które tutaj są za przecinkiem, znajdą się w tym miejscu. No i dostanę taką liczbę po wymnożeniu, czyli tę, od której tutaj zacząłem. No zróbmy jeszcze jeden przykład, żeby to przećwiczyć. Weźmy sobie na przykład liczbę 0,90. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 1, 9, 2. Mam nadzieję, że widzisz, że bardzo niewygodnie jest operować takimi długimi liczbami. Liczbami, których zapisanie tak dużo miejsca zajmuje. Można ją zapisać dużo krócej, licząc po prostu, ile tutaj jest tych miejsc po przecinku. No, wiemy, że ta ósemka jest na raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, na dziesiątym miejscu. Czyli tę liczbę trzeba będzie zapisać w postaci coś razy 10 do minus 10. A co razy 10 do minus 10? No, te cyfry muszę tu uwzględnić. No i wiemy, że ósemka jest na dziesiątym miejscu po przecinku, czyli to będzie 8,192 razy 10 do minus 10. No i to jest ta sama liczba, co ta liczba tutaj. To jest równoważny zapis tej samej liczby. No i ten zapis ma wiele innych zalet. Na przykład pozwala w łatwy sposób wykonywać operacje arytmetyczne na tych liczbach. Możemy na przykład je łatwo mnożyć czy dzielić. Zróbmy sobie jakiś prosty przykład. Weźmy na przykład liczbę 0,005. Powiedzmy, że chcę ją pomnożyć przez liczbę 0,0008. No i teraz chcę te liczby pomnożyć. Na przykład pod kreskę mógłbym to robić. Ale wygodniej jest zapisać je w postaci takiej wykładniczej, że to jest 5 razy 10 do minus trzeciej tym razem, no bo piątka jest na trzecim miejscu po przecinku. A tutaj będziemy mieli ósemkę na czwartym miejscu po przecinku, czyli to jest 10 do minus czwartej. No i teraz te liczby mogę po prostu przez siebie pomnożyć. 5 razy 10 do minus trzeciej pomnożyć przez 8 razy 10 do minus czwartej to będzie ile? Mnożenie jest przemienne. Tutaj mam tak naprawdę iloczyn czterech czynników, więc mogę zmienić kolejność. Mogę napisać najpierw 5 razy 8, a potem pomnożyć to dopiero przez 10 do minus trzeciej, a to z kolei pomnożyć przez
10 do minus czwartej. No i teraz mogę pomnożyć to oddzielnie najpierw, a potem to oddzielnie pomnożyć. No i 5 razy 8 to jest po prostu 40, a 10 do minus trzeciej razy 10 do minus czwartej, no tutaj mogę skorzystać z tego, że mam wyrażenia wykładnicze o takiej samej podstawie, 10, a w takiej sytuacji wiemy, że te wykładniki trzeba po prostu do siebie dodać. Czyli będę miał 10, minus 3 i minus 4 to będzie razem minus 7 po dodaniu. No i tutaj mogę to jeszcze trochę uprościć, bo 40 to jest to samo co 4 razy 10, czyli 4 razy 10 do potęgi pierwszej, razy 10 do minus 7. No 10 do pierwszej razy 10 do minus 7 to znowu korzystając z tej reguły dodawania wykładników, napiszę, że to jest 10 do jakiej potęgi? 1 odjąć 7, czyli minus 6. No i to jest, jak widać, bardzo proste, zwłaszcza jak już się przywyknie do takiego liczenia, to jest wtedy bardzo proste. To możemy zrobić jeszcze jeden przykład. Może bardziej skomplikowany. Weźmy sobie tę bardzo dużą liczbę, od której tutaj zaczęliśmy, czyli liczbę Avogadra. 6,022 razy 10 do 23 i pomnóżmy przez jakąś liczbę bardzo małą, na przykład 7,23 razy 10 do potęgi minus 22. To co to będzie? No znowu mogę tutaj pomnożyć najpierw te dwie liczby, a potem pomnożyć te wyrażenia wykładnicze, czyli 10 do 23 pomnożyć przez 10 do minus 22. Tak jak mówiłem, to jest ogromna liczba, bardzo duża, a minus 22 potęga powoduje, że to jest bardzo mała liczba. No ale iloczyn liczby bardzo dużej i bardzo małej, no to się okaże, że to będzie coś takiego pośredniego. No tutaj tego nie będę wymnażał, bo mógłbym to na kalkulatorze liczyć, ale trochę szkoda mi czasu, bo ten film już jest i tak bardzo długi. Czyli to jest tyle, ja to przepiszę. A tutaj co będziemy mieli? Będziemy mieli 10 do 23 razy 10 do minus 22. To jest 10, ten nawias jest dosyć niepotrzebny, to jest 10 do jakiej potęgi? 23 odjąć 22 to będzie 1. To będzie pierwsza potęga, czyli po prostu 10. Czyli tutaj mamy 6 z kawałkiem razy 7 z kawałkiem. 6 razy 7 to jest 42, czyli to jest troszkę więcej niż 42. Jeszcze pomnożyłem przez 10, czyli to widzimy, że to jest rzędu 420. Nawet bez kalkulatora jestem w stanie mniej więcej oszacować, jaka ta liczba będzie. Podczas gdy każda z tych liczb, no to jest bardzo trudna w ogóle do ogarnięcia, do wyobrażenia sobie. No widzimy, że ich iloczyn jest czymś takim bardzo pośrednim i czymś takim, co nasza wyobraźnia jeszcze ogarnia. No dobrze, mam nadzieję, że przekonałem Cię do tego, że taka notacja naukowa jest bardzo wygodna. No i będzie jeszcze więcej przykładów i zadań związanych z tym w kolejnych filmach.